Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica 2 Remastered, oczywiście również z zremasterowanym soundtrackiem w pewnej części. Jesteśmy przy jednej z kilku posiadłości budowniczych, no i mam plan w sumie zajrzeć do niej w tym odcinku, tylko że chciałbym się troszkę jakby bardziej właśnie ulepszyć, nie wiem, po prostu manę chciałbym podbić, bo mamy w sumie troszkę punktów nauki, no i na pewno będzie oczywiście łatwiej, jak wejdziemy sobie tam z większą ilością many, żeby właśnie nam na więcej ilości strzałów, na przykład lodowej lancy, starczyło. Bo tutaj ogólnie sobie w koło tak to wyczyściłem wszystko i tam kątem oka widziałem kamiennego strażnika. Nie wiem w sumie jak tam szkielet sobie radził, czy w ogóle próbowałem już ze szkieletem na kamiennego strażnika. Nie mam pojęcia, będzie trzeba to sprawdzić oczywiście. W sumie jest tutaj bardzo blisko teleport. Myślałem nad tym, żeby właśnie sobie jeszcze tutaj pochodzić przed tym i w sumie później dopiero... I w sumie właśnie później dopiero wejść do tej posiadłości pierwszej, ale zrobimy to tak, że zaraz właśnie sobie wrócimy do magów ognia, to znaczy wody, przepraszam. Nauczymy się troszkę many, tylko w sumie jak są tutaj te pojedyncze takie, to znaczy na strzała krwiopijce i te trutnie, a mamy manę naładowaną, to możemy sobie je wybić. Okej. Okay. No bo tak naprawdę to chyba tam jeszcze jest jakieś przejście, patrząc w sumie, no tak, jest to troszkę tam rozległe. Więc dobra, można powiedzieć, że tutaj ten teren, no mamy taki ogarnięty, wpadliśmy znowu w chmarę insektów. W miarę tak ogarnięto, no ale jeszcze czasu na pewno na to będzie trzeba poświęcić. Dobra, to jest czarny, tak. Dobra, ale na szczęście jest po dwóch strzałach, więc spoko, gnijące truchło sobie spalmy to najlepiej. 35 doświadczenia. O, skórzany mieszek i ekstrakt leczniczy, właśnie. No i też na pewno będzie trzeba mikstury kupić, więc... No trzeba iść tam. Płyty pancerza pełzacza, skóra legada, skóra błotnego węża. Gdzie ja tego goblina widziałem? To było tutaj? Tak, dobra. To jest tutaj, co? Naprawdę? Ja pierdzielę. Już nie zapomniałem, jak gobliny biją. Dobra, ale fail, jeszcze save'a nie zrobiłem. Dobra, trudno, nadrobimy sobie tamto z powrotem, jak będziemy szli. Ale w sumie no to manę tylko wykorzystajmy. Wykorzystajmy manę i uciekajmy stąd, nie ma co przedłużać. W sumie tak dużo nie zrobiliśmy, ale po prostu wiecie. Dobra, i ostatni raz. Dobra, i uciekamy stąd. Idziemy do magów wody na chwilę. Kupić mikstury. I nauczyć się many. Zobaczymy, może coś tam będziemy mogli też więcej kupić? Zobaczymy. W sumie to szczerze mówiąc, mamy przecież kostur wody, który daje nam 30 many, ale możemy też kupić kostur, który daje nam 60 chyba many, tylko że wymagana mana 90 jest wtedy. Jeżeli zdejmiemy ten, będziemy mieli 95, czyli starczy nam raczej. Idźmy do Kronosa. Chyba tutaj stoi, hey. Tak. W ogóle to właśnie tak, możemy się spytać coś na temat kamiennych strażników, bo akurat tam będziemy wchodzić do tej posiadłości, przy której właśnie widziałem tych kamiennych strażników, więc może coś ciekawego się dowiemy. Jakieś wieści na temat kamiennych strażników? Udało nam się kilku zniszczyć. Stoją, jakby byli słupami soli, ale pozory mylą. Gdy tylko się zbliżysz, ruszą do ataku. Nie ma wątpliwości, że źródło ich mocy musi znajdować się gdzieś w okolicy. Pohandlujmy. Dobrze. Pierścienie, nic takiego. Myślę nad tym tajfunem. No 90 many. Raczej chyba się nawet w sumie nie ma co zastanawiać, bo tak naprawdę mamy 5000. Niby tam staram się z trójkę odłożyć na te dwie recepty. Na eliksir z ciemnych grzybów i chyba prawdopodobnie właśnie na mikstury many. Posprzedawajmy w ogóle te... bronie, bo tego nam się w sumie nazbierało, a tak naprawdę no to nic z tego nie założymy nigdy. Raczej nigdy. Więc na pewno troszkę nam pieniędzy wpadnie za to. Trzeba uważać, żeby kilofów nie sprzedać. Dobra, niech sobie te 12 będą. Niech naprawdę leży to. Nie przeszkadza. Łuk bukowy za 110 dzieśle. Dobra, no i takie 1000 wpadło. No to fajnie w sumie. Dobra, czyli co kupujemy? Kupujemy Typhoon. Będzie 30 many jeszcze więcej. To zajebiście naprawdę. Mikstury. Fajnie, bo też jest to procentowe, więc myślę, że możemy wziąć.
za jakieś 1000 mikstur. Dobra, niech tak będzie, coś takiego. No i tu w sumie będzie trzeba te runy kupić. Jak będziemy wychodzić z Jarkendaru. Jeszcze może z tych składników alchemicznych coś sobie tam kupimy, w razie czego, żeby to mieć. Dobra, jeżeli chodzi o leczenie, no to mamy runę i, troszkę mikstur. Załóżmy sobie Typhoon. Czyli mamy 125 many, będziemy mieli teraz 155 many. I możemy się w sumie wyuczyć jeszcze. Ej, w ogóle ty. To poczekajcie, no sprzedajmy jeszcze najpierw ten... Pohandlujmy. Jeszcze ten kostur, który nosiłem. Czyli kostur wody, w sumie za 100 to 95, no to jednak coś tam jest. Kto nas tutaj many uczył? Guardian? Możesz mnie nauczyć swych umiejętności? Mogę cię podszkolić w sztuce alchemii. Mogę ci także pokazać, jak nauczyć twojego ognika szukania przedmiotów. Naucz mnie ważenia mikstur. Możesz przygotowywać mikstury na stole alchemicznym. Znajdziesz go na piętrze w naszym domu. Ale potrzebna ci będzie pusta butelka, niezbędne składniki oraz umiejętność przyrządzania mikstury. Możesz się ode mnie nauczyć, jak to robić. Pozostałych rzeczy musisz poszukać sam. No właśnie, no i esencje many, no trzeba się w sumie tego wyuczyć. Jednak w końcu, czyli dobra, tutaj. Ale i tak przepisów nie będziemy mieli. Dobra, przeznaczmy to. Ognika nie chcę uczyć, w sumie to przysyła mnie Saturas. Aha, dobra. Przysyła mnie Saturas. Mam poszukać 5 posiadłości w Jarkendarze. Potrzebowałem dużo czasu, aby ustalić położenie posiadłości na podstawie zapisków budowniczych, ale teraz mogę ci je dokładnie opisać. Dobra, jak na razie nie będziemy o to pytać. Jedno mamy, jakby wiemy, gdzie to jest. Resztę sobie znajdziemy raczej. Ale później o to i tak zapytamy, pewnie. Mana. Kto nas tutaj miał many uczyć? Nefarius? Merdarion może? Tak, chyba tak. Chyba Merdarion. Chcę zwiększyć swoje zasoby magicznej energii. Dobra, myślę, że możemy 20 punktów na to przeznaczyć, czyli 10 dojdzie. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Jesteś za dobry. Jak to? No przecież myślałem, że ten próg jest jakby... To znaczy, jeżeli chodzi o naukę, widzę... Nie mogę spełnić twojej prośby. Nie mogę nauczyć cię już nic więcej. Dobra, szkoda. Jeżeli chodzi o... No to jest zepsute. Jeżeli chodzi o naukę, no to jest ten próg jakby zachowany, że tam 10 punktów. Ale żeby się uczyć jakby dalej, no to trzeba zdjąć pewne przedmioty, żeby ta mana... I szkoda, że w sumie teraz uciekł nam nauczyciel. No dobra, trudno. Się mówi i żyje się dalej do bagna. Leczenie. Do bagna leczenie. W sumie serapistą możemy właśnie to zrobić. Dobra. 160 many, 195 punktów trafień, czyli życia. Życie też sobie możemy podbić w sumie. Jak już tak jemy. Dobra, mamy full. Dwa paski full. Zapisujemy. 160 man, zajebiście. Na, czekajcie. 20, 40, 60, 85. Na 8 razy mi starczy lodowej lance. Zajebiście, czyli... Takiego pełzacza wojownika na przykład już będziemy mogli na raz zabić. W sensie, że nie będzie trzeba uciekać. I regenerować manę. Dobra, czekajcie, czy jest takiego kąta? Tak, trafię. 3, 4, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, zajebiście. Dobra, co oni tu mają? Czy oni czegoś tu pilnują? Sługa burzy. Eliksir życia, sługa burzy. No ciekawe. Kara od walki, broń dwuręczną, nieźle. Dobra. Tu jeszcze jakieś gobliny słyszę, więc sobie to wyczyśćmy, jak już tu jesteśmy. Blisko. A, to jest ten w sumie, co... Dobra, okej. Po prostu... Wtedy mnie zabili. Jeszcze raz tu musiałem przyjść. Dobra, tu jest ten mieszek jeszcze, okej. No i to doświadczenie za spalenie ciała. Truchło bardziej. Tom, trzeba ustrzelić tą tak samo, tam coś też jeszcze lata. Ale dobra, idźmy na tą, na ten budynek pierwszy. Czekajcie, dobra, musimy tutaj to obejść, okej, bo tam przesadziłem trochę z tą drogą. Musimy się cofnąć i właśnie tu iść, okej. No jesteśmy przy tym budynku. Zapiszmy sobie. No jak mówiłem przedtem, widziałem kamiennych strażników. Czy coś jeszcze więcej tutaj znajdę? Dobra, jest jeden kamienny strażnik, drugi i trzeci. Nie wiem, jak sobie będzie radził właśnie szkielet i nie wiem w sumie, jak będzie sobie radziła lodowa lanca na przykład.
W ogóle to mana nam się trochę regeneruje, a oni się w sumie jeszcze... Dobra, jedno się w sumie rzucił, okej. Nie wiem, czy to będzie tak, że jak innego zaatakujemy, to wszystkie się rzucą. No chyba tak. Nie wiem, ile mu to zabrało życia. Dlaczego nie widzę jego paska życia? Nie wiem, czy to było na raz, czy na dwa. Starczy mi na szkielet, nie starczy mi, kurde. Kurde, ciężko było tego paska, nie widzę. Ła. Dobra, wyspnijmy się może. Nie wiem, jak z tym życiem. Kurde, no nie mogę też nacelować. Zobaczcie to. Lewo, prawo. Lewo, prawo. Lewo, prawo. Oni się śmiesznie ruszają. Dobra, no musimy użyć mikstury. Zobaczymy, co szkielet nim zrobi. No i co? Gdzie jest ten szkielet? A, tutaj stoi zajebiście. Szkielet, żyjesz? Teraz się obudził. Musiał zasięg wzroku mieć. Jomennego strażnika. Nie wiem czy... Już naprawdę nie wiem, czy ja go tak mocno obiję, czy szkielet go tak zaczął bić mocno? Aha, oni się będą w kółko kręcić teraz zajebiście. Dobra, wespnijmy się na górę jeszcze raz. O, może się uda? Nie, no już nie wiem, nie mam pojęcia, dobra. Mana. Ej, spadł na dół! Wolę, w sumie żaden... Co tu się dzieje? Jeszcze jednego przyzwijmy szkieleta. O, bije teraz. Jednego zabił. Dobra, z drugim się bije. Nie widzę zabieranych obrażeń, szkoda. Dobra, no coś tam go bije jednak, okej. Dobra, szkielet, dawaj tego drugiego, szybko. Dobra, nie no. Szkielet bije. I ty przeciwko mnie, szkielecie? Widzieliście? Bo dostał lanca mnie i się już kurzył na mnie, a to mój ziomek. I on przeciwko mnie. O, taka ciekawostka. Ostatnio jak tu byłem, to znaczy przed tym zapisem, jak mnie zabili, to tej bryłki nie wziąłem. Czyli na plus jesteśmy. Zajebiście. Kamienny strażnik miał klucz przy sobie. Okej, fajnie w sumie. Dobrze, że... Gdzie ja jestem? Już nie mam pojęcia. Dobrze, że w sumie ogarnąłem to, że coś tam miał. Ależ mnie denerwują te insekty, naprawdę. Tak co dziwnie. Że coś tam miał i wziąłem ten klucz, bo mu później oszukał, a to na pewno będzie widocznie do jakiejś tam bardzo potrzebnej skrzyni. No bardzo potrzebnej skrzyni, dobra. Ten jeszcze mi został. Mam many 95, dobra. Szkielet. Czekajcie. No, by mnie uderzył. Nie wiem, czy ja mam zapis, czy nie tutaj. No dwójce, dobra. Dobra, szybko, szkielet. Dawaj, dawaj, dawaj. Prawie zginąłem. Dobra, on go goni. Zeskoczy za nim. Zajebiście się gonią. Tutaj jestem, strażnik. Ja pierdzielę. Normalnie zabawa wganianego. Aha, ale dobra, wskoczył szkielet. Ty tam biegniesz, szkielecie? Co on tam widzi? Nie no, to jest zły pomysł przywoływania szkieleta na tych schodach i będzie trzeba chyba to zrobić lodową lancą. Tylko, że już nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie jest ten kamienny strażnik. Dobra, trudno, mniejsza. Tutaj sobie go przyzwiemy, to będzie miało oczywiście no łatwiej z nimi. W sumie są trzy, okej. Okay. Dobra, są trzy szkielety, to znaczy kamienni strażnicy. Się skupił, dobra, no szkielet go bije, nie? Przyzwałbym drugiego, ale... W sumie pod V też, jak trzymał, to mogę sprintować. Przyzwałbym drugiego, ale nie starczy mi many, żeby mu się zregenerować, ale chyba starczy jednego szkieleta na... Ale mało dostaje szkielet, nieźle.
może wystarczy właśnie na szkielet do tego strażnika. Dobra. Szkielet tutaj! Aha, zajebiście, że się skupił na tamtym, który jest nie wiadomo gdzie, a ten jest bardzo blisko. No to chyba sobie poradzimy tutaj w sumie już. Nie no, to lodowa lanca bije. Jednak, nawet kamienny. Czyli tamten gdzieś jest na pewno. Tylko już... W ogóle ten sarkofag... Tak, można otwierać. Kiepski miecz, półtora ręczny. Okej. Dobra, fajnie. Okrągła tarcza. Ładna taka nordmarska. Co nie? Ciekawie, ciekawie. Miecz dwuręczny. Skórzany mieszek. No, nawet takie przedmioty. To jest na klucz, tak? Ten kufr, okej. Okay. Aha, i tu są te kabinne tablice, te kolorowe, fajnie. Czyli mamy zieloną, no i w sumie tam czerwoną od Estebana. Którą sobie wzięliśmy, dobra, fajnie. Dobra, to czy ten sarkofag możemy otworzyć? Też możemy. Tu będzie coś zajebistego. Runa mocy? A, czarna perła jeszcze, wow. I kula ognia. Runa mocy to jest... Pierścień kapłanów, co wygracie? Runa mocy to jest ten właśnie dwuręczny. Drugi pierścień. Zajebiście. Czyli zajmujemy na zdrowie. Tak, czyli jakiś tam zestawik jest, to znaczy mamy ten zestaw cały i coś tam dodało nam. Powiedzmy, czekajcie, zdejmiemy, 160. 180, czyli chyba 15 dostajemy bonusu dodatkowego za to, że mamy cały zestaw kapłanów. Amulet, pierścień i drugi pierścień. Zajebiście, 180 many. Widzicie to? 180 many. Tak, czyli na to by wychodziło. Miałem 160, nawet w sumie na chwilę zdjąłem. 165 doszło mi samym pierścieniem, no i 15 za ten zestaw, czyli pewnie po 5, pewnie od każdego przedmiotu, tak można powiedzieć. Czyli 15 razem, bo 3 przedmioty. 180, zajebiście. Zadowolony jestem. Fajnie, że w sumie akurat się okazało, że w tym na pewno nam ta mana pomoże. Tylko gdzie jest ten kamienny strażnik? Mamy tam w sumie tak naprawdę to ogarnięte. Aha, dobra, czyli on jest tutaj. No teraz powinno w sumie starczyć chyba lodowej lancy, nie? To znaczy many. No tak na limicie w sumie, ale tarczyło. Dobra, on nic przy sobie nie miał. No i te bagna. Dobra, jak na razie te bagna sobie zostawimy. Jak już tak w sumie zajęliśmy się tymi budowlami starożytnymi, to możemy w sumie sobie to troszkę dalej robić, bo mamy też nawet blisko teleport. Tylko że patrząc po mapie, bo to na mapie widać, naprawdę. Tutaj to mamy, dobra. Jeżeli chodzi o kolejną, a o drugiej wiemy, to jest w kanionie. W sumie możemy do kanionu iść, bo też będzie blisko. Teleportując się właśnie do kanionu od magów wody, to też będzie w sumie blisko, więc spoko. I to będzie druga świątynia, dobra. Czy świątynia Adanosa jest liczona jako właśnie ta budowla? Nie wiem. Ale zróbmy te wszystkie, które jakby mamy tutaj w zasięgu jakby rąk i dopiero później właśnie zajmiemy się krukiem na koniec, myślę. Zobaczymy. Dobra, no i dobiegamy do tego miejsca, do tej drugiej świątyni, którą w sumie już tak tutaj poznaliśmy, jak biliśmy się z tymi orkami i tak dalej, z piratami, jak tutaj byliśmy. Tylko no wiadomo, tak daleko to tutaj nie dobiegłem. Musimy sobie, w sumie ta mana nam się regeneruje. I musimy sobie zrobić save'a. O, jest ghoul kolejny. Na ghoula robimy tak, że przywołujemy szkieleta. Na ghoula właśnie robimy tak, że przywołujemy szkieleta. I tak naprawdę to możemy chyba drugiego przywołać, bo z jednym... Bo jeden szkielet sobie nie poradzi niestety. Ostatnio no, mieliśmy próbę i ciężko miał jeden szkielet. Ale w sumie teraz jakoś robił. Ale zawsze, wiadomo, jest tam łatwiej, szybciej. I w tym czasie możemy sobie otworzyć skrzynię. Albo nie, może zdążymy jeszcze tutaj wejść na przykład. Czekajcie, czy coś tu będzie od razu. Kamieni strażnicy, obracaj się bezmienny. Dobra, bijcie się z nimi. Ale bijcie się z nimi, a nie... Dlaczego oni ich przepuścili? Tego nie, ja nie wiem. Śmiesznie to wyglądało. Aha, i szkielety są...
Szkielety są wolniejsze niż kamieni strażnicy. Zajebiście. Prawda. Pozdrawiam. Gdzie oni są? Oni sobie pewnie tam wbiegli. Te szkielety pewnie tam wbiegły. I szukają tych kamiennych strażników. Na to wychodzi. Albo już nie żyją. Znaczy, no już się skończyło. Dobra, ale w sumie możemy przyzywać szkieleta, tylko że nie ma sprintu. Ale lipa. Dobra, może zdążę. Szybko. Dobra, zdążyłem. Na farcie chyba, ale zdążyłem. No, z jednym się bije. Może jeden wystarczy nam. Dobra, jeden leży. Szkielet, halo, tutaj jest ten kamienny strażnik obok ciebie. Ale może starczy czasu. Dobra, fajnie. Starczyło nam na to czasu. Dość idealnie. Stwórzmy sobie teraz na spokojnie te kufry. Ile mamy wytrychów? Nadal. 12, o kurde, ale mi się skończyły trochę. Musimy kupić, bo w sumie tych skrzyń to tak ostatnio otwieramy sporo. I tyle tych wytrychów łamiemy. Prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo. Kurde. Naprawdę? Czasami to jest taki pech. Znowu? Ja pierdzielę, wszystko na odwrót. Naprawdę, ja otwierałem skrzynię, czasami to jest... To, co znajdziemy w skrzyni, to jest czasami jakiś żart na 50 wytrychów. I się okazuje, że tam siekiera jakaś jest. I jedno jabłko. Dobra, ale tutaj chyba możemy na legalu sobie przejść, bo w sumie tych strażników... Tam jest kolejny ghoul, ja pierdzielę, dobra. Jeszcze coś, tam jest strażnik. Tam dalej to już nie wiem. Dobra. Szkielet. Mam nadzieję, że sobie poradzisz tutaj, że się nie będziesz gubił w tych ścieżkach. Możemy sobie szybko jeszcze podbić manę. Może starczy na drugiego szkieleta. Starczyło, zajebiście. Powinni sobie na szybko dość poradzić z tym gulem i może jeszcze starczy na kamiennego strażnika. Dużo się w na mnie rzucił od razu. Aha, tu jest ich dwóch. Zapiszmy. Nie chcę, żeby te ci kamienni strażnicy mnie tak zagonili. Aha, on tu jest. Kurde. Dawać go, dawać, dawać, szkielety. Ale się tutaj motają, naprawdę. Gul się teraz na mnie skupił. Pozdrawiam. Ała, ała, jeszcze mi oko spędzi, ja się chciałem podrapać. Znaczy powieka. Dobra, ładowa lancy. A, dobra, pokonał go. Ludzie. Co tu się dzieje? Dobra, on biegnie. Ile on ma życia? Aha. Chyba musiałem tamtego też widocznie trafiać. Nie mam many. Kurde. Lipa. Jeszcze jeden hit chyba. Dobra. Dobra, regeneracja jest teraz po 2. Na początku było po 1 oczywiście. I od pewnego pewnie progu jest tak, że po 2 nam regeneruje, czyli zajebiście. Nawet jakby po 1 i tak jest ta regeneracja, to i tak spoko. Bo tam zawsze chyba do 75% paska nam regeneruje manę. Przez to właśnie, że się tej regeneracji nauczyliśmy, pamiętacie? U magów ognia. Ten jeszcze został. No i w sumie fajnie, naprawdę. Ciekawe, czy dojdziemy do momentu, gdzie regeneracja many będzie po 3 na przykład. Czy będziemy mieli tyle tej many, że będzie musiała się nam po 3 regenerować. Ciekawe, jaki ten próg jest w ogóle, ale no... Zaczęło po 2, zauważyłem właśnie. Dobra, fajnie, udało się, aż idealnie chyba można powiedzieć. W ogóle jak to czasowo wygląda? Dobra, nawet jest spoko. Szkoda, że takie gule nie mają nic przy sobie. Coś takiego wartościowego, co moglibyśmy fajnie sobie sprzedać, jakiś tam... Albo może coś po prostu mają, tylko że wiadomo, trzeba było się nauczyć runiczna tarcza. No ciekawie, ta tarcza to też ciekawe. Jest, żółta kamienna tablica. To możemy czytać?
Nie potrafię tego przeczytać. No tak, trzeba się tego języka nauczyć chyba. Czyli mamy czerwoną, zieloną, żółtą. Dobra, fajnie. Przemiana w ognistego jaszczura. Esencje lecznicze. Kufer. To otwierałem? Kiedy? Nie pamiętam, żebym otwierał ten kufer. Nie ta strona? No, odwrót położyli ten sarkofag. Co my tu mamy? Skórzany mieszek. Dobra, fajnie. Okej, czyli jedna strona jest ogarnięta, w drugiej stronie, no nie wiem, w sumie może jakieś skarby będzie, nie? Bo to wiadomo, po to co mieliśmy tu niby stąd wziąć, czyli tę tablicę, no to to mamy. Dobra, uleczmy się trochę. Ser? Skąd ja mam ser? Może z skrzyni bym. W sumie. Dobra, możemy winko popić. Dobra. No i przejdźmy sobie tutaj, no zobaczymy co my tutaj znajdziemy. W tej części. Na razie chyba nic nie widzę zbytnio. Słychać gula. No jest kamienny strażnik. A dobra, no wstał. Stary, wstał. Zapomniałem, że gule są takie szybkie. Ja pierdzielę. Dobrze, mam save'a tutaj. Na momencie był obok mnie. Dobra, czyli trzeba szkieleta, żeby po prostu rzucił się szybko na tego kamiennego. Dobra, dawaj, dawaj go, dawaj. Atakuj go. Okej. W sumie możemy sobie esencję wypić. Od razu. No dobra, niech mu pomoże ten szkielet drugi. Powinni właśnie zaraz się rzucić tam. Dawaj, dawaj, tutaj szybko. Ała, ała. Nie no, z gulem to jest przerąbane. Jak on się na mnie skupi, to ja już jestem... nieżywy. Kurde, jak to zrobić, bo wiecie, żeby te szkielety od razu się na niego rzuciły. A bryłom lodu nic mu nie zrobiłem, bo nie zamarza gul. Dobra, no szkielet byś się na coś rzucił może, nie? Dobra. No, uderz go jeszcze raz, żeby się na tobie skupił. Szybko, ja pierdzielę, szkielecie! Dobra, w końcu. Naprawdę. Czyli chyba widocznie nam musi być tak, że dwa ciosy jakby wyprowadzi. Dopiero się jakby ten... Dobra, one w sumie sami muszą... Oni w sumie sami muszą tam przyatakować. Dobra, teraz się skupił na nim. Okej, dawaj szkielet, dawaj. Jeszcze. Muszę się uda. Muszę się ten na mnie skupił. Trzeba odbiegać troszkę. O nie, bo jeden zginął. Mikstura, szybko. Muszę przyzwać drugiego. W sumie on jest już bardzo obity, ten ghoul. Ale się gubię, nie wiem czy użyć lanc... Dobra, pokonali go. Szybko na tego. Dobra, fajnie, zajebiście. Udało się. Tutaj może zdążymy jeszcze na szybko coś. Czy coś tu będzie, jakiś otwór? To jest kamienny strażnik, dobra, dawać szkielet. Zajebiście, uda się chyba na raz. Chyba? Dobra, jest, udało się, fajnie. Czyli chyba to wszystko. Wszystkie potwory chyba ogarnięte. Mikstura szybkości, mikstura? Czekać, by jakaś zwykła. Esencja ducha, bonus normalny 3. Dobra, zajebiście. Wow, w końcu stała mikstura na manę chociaż. Naprawdę fajnie. Co my tu mamy? Złoto, okej. A no jeszcze tam musimy. Zajrzeć, co tam na dole jest. Dobra, fajnie. Czyli tą świątynię już powiedzmy można powiedzieć, że już mamy ogarniętą. Jest jakiś kufer, okej. Stara kamienna tablica, razy 3 złote naczynie, skrzyneczka, pierścień magii. Bonus do many? 5, tylko że no mamy zestaw kapłanów. No tak, to jak nie było pierścieni ani amuletów magii, no to teraz pewnie będą mi się sypać jakieś wszystkie itemy, wszystkie pierścienie na manę. Ale no nic. Okej, czyli 3 stare kamienne tablice wyciąłem. No i właśnie za stare kamienne tablice chyba też się dostaje jakieś bonusy, nie? W sensie, jak komuś się tam oddawało prawdopodobnie Watrasowi, to chyba też się coś tam dostawało właśnie. Nie wiem, czy właśnie może nie many na stałe. Ciekawe właśnie, ile mi się uda tak tą manę wbić. Fajnie naprawdę by było, jakby tam... No ponad 200 to na pewno będzie na luźno, jak mamy teraz 180, ale... Ciekawe, jakieś 250 minimum...
O ja, ominąłem skórzany mieszek, ale mi się rzucił teraz w oczy. I lekka ryba. A lekka ryba jest do otwarcia. W niej było 3 wytrychy. Zajebiście. Akurat wytrychów potrzebowałem i nawet 3 fajnie. Nawet 3 wyleciały, w sensie fajnie, fajnie. Dobra, czyli mamy to ogarnięte. Patrząc po mapie właśnie, gdzie teraz mamy te... No, na dole pewnie, no. Czyli myślę, że najlepiej chyba będzie, jak sobie... W sumie od piratów pójdziemy, od strony piratów pójdziemy, no bo... Tam jeszcze miałem sprawdzić jaskinię i teraz mi się o niej przypomniało, no i w końcu to zróbmy, bo... Nigdy chyba tam nie dojdę. Jak już tak opuszczałem to kilka razy, przekładałem, a teraz mi się przypomniało, to spoko. A czasowo? Dobra, jest jeszcze czas, czyli spoko. Jeszcze jest czas, dobra. Coś na wytrzymałość, żeby mi szybciej... Rosta mi na bonus, ale... Tylko tak pojedynczo. No no dobra, jest okej, okay, smakuje świeżo i soczyście. Biegniemy tam do tej jaskini, bo no ciekawi mnie, co tam możemy znaleźć, bo to mijałem właśnie tam, jak z Jackiem biegliśmy raz na początku, no to właśnie ominąłem tą jaskinię. Dalej sobie, no może pójdziemy z buta właśnie już w stronę tamtych budowli, albo no w sumie z buta chyba będzie szybciej, bo wracać teraz do obozu piratów, albo w sumie do magów wody. Nie wiem, dobra, mniejsza, ogarniemy to na spokojnie. Najpierw się na tej jaskini skupmy. Dobra, widać już gobliny, w sumie ile mamy many, dobra, jest okej. Okay. Czekajcie, jak to jest z tymi save'ami, na którym... Na jedynce z początku odcinka, dobra, czyli na czwórce na przykład. Czarny goblin. Dobra, jeden. O ja, wojownik. 3, 4, dobra, na 4 razy. Tu drugi się... Aha, jeszcze go nie trafiłem. Weźmy w razie czego drop znik, bo później mi te ciała znikną, typowo. W sumie to taki drop, no, jakiś taki mały, ale... Ucieknę? No, może ucieknę. Ile mam many? 30. Aj, kurde. Ciężko. Jeszcze mnie goni, a nie ma sprintu. Ginę. Goblin mnie zabije. Chyba, żebym gdzieś wszedł? Dobra, odpuszcza mi, ale... Nie wiem, czy wejdzie, czy nie. Dobra, leczenie szybko. Gdzie ty jesteś, goblinie? Mam 47 many w sumie, więc... Dobra, starczy teraz, okej. Dobra. Fajnie, fajnie. No, też w ogóle szybciej, nie? No, regeneracja teraz po 2. I dzięki temu progu, że nabiliśmy tam więcej tej many, to mamy teraz właśnie po 2. No i szybciej w sumie. Będziemy właśnie już mogli używać czarów też przecież. Nieźle, naprawdę, fajnie. Podoba mi się ten system. Dobra, no i co my tu mamy? Jakieś mięsko, skóry w sumie. Esencja many. Okej. Okay. Cię stwora chyba słyszę. Właściwie od stworem jeden szkielet miał ciężko. Nie wiem, jakby 2 wyglądały. Ale wtedy bryłą lodu mroziliśmy trochę. No i może będzie trzeba zrobić to samo, czyli... Robimy tak, że tutaj na przykład sobie przywołujemy szkieleta. Dobra, 6 to jest szkielet, tak? Tak, 6 to jest szkielet. I od razu zaraz idziemy... Zamrozić go. Dobra, zamrożony. Szybko. Szkielet, naprawdę? Ty głupku. Zablokował mi się. Dobra, szybko. Szkielet, szybko, szybko. Bryła lodu. Bryła lodu. 7. Jak? Już prawie. Te szkielety, ten szkielet idiota. Zbugował się. No to, to by wyszło już. Zbyt długo po prostu na bryle lodu był, nie? Dobra, jeszcze kolejna próba. Nie wstał? Szkielet. Od razu 7. Bryła lodu. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, udało się. Szkielet... A co? Kolejny jakiś idiotyczny szkielet. Nie widzi wroga. Ja pierdzielę, co za... Aha, jeszcze ja odpierdzieliłem, dobra. Ale możemy zrobić tak, że... Ja pierdzielę, co ja robię? Nie, to trzeba wczytać, to jest jakieś nieporozumienie. Te szkielety to naprawdę, nie wiem. Czasami to mają jakieś odklejki takie, że... Albo nie biegnie,
Dobra, no chyba mnie... Nie wiem, czy już mnie widział, czy nie. Albo nie biegnie, albo... blokuje się. No zamroziłem go, szkielet, chodź tu, szybko. Kolejny idiotyczny szkielet, ja pierdzielę, co tu się wyprawia? Dobra, nie zdążę chyba przyzwać szkieleta, żeby go zaczął. Dobra, tutaj jak go przyzwę, no to raczej się nie powinien zablokować. Dobra, szybko, siódemka, szybko, bryła lodu. Dobra, jest, udało się. Udało się, udało się. Szybko mana troszkę, żeby właśnie na drugi raz bryła lodu była, bo nie zdążę. To znaczy szkielet nie zdążył, by? Szkielet, bij go, idioto, a nie biegasz tam. Naprawdę, ale mnie denerwują te przywołania czasami, te szkielety. Uniki jakieś robią, jakieś tam uniki, jak nawet potwór go nie atakuje. Oczywiście śmieję się, nie? Nie żebym się tam denerwował, ale... teraz w sumie. Bo zabiliśmy go. Ale by tak mi się powtarzało bardzo często, no to... Nie no, czasami są jakieś tam nerwy małe, ale... Widzicie, ja tutaj mrożę cieniostwora. Szkielet, uniki jakieś robi, coś tam, jakieś salto, żeby... żeby go nie trafił, jak on przecież zamrożony jest. Dobra, kufry, dwa kufry. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Aha, zajebiście. Prawo, 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 lewo. Udało się. Jeden przedmiot, dobra, 100 złota. Okej, wybaczam. Ej, co ja tu znalazłem w sumie? Aha, srebrny pierścień chyba? I długi łuk prawdopodobnie. Tak w sumie otworzyłem, to znaczy... to znaczy właśnie wykułem ten skarb i już nie pamiętam, co ja tam zrobiłem, co ja tam wziąłem. Dobra, nawet spoko się udało. No tutaj trochę gorzej, ale dobra, no w sumie okej, no nawet spoko, ta jaskinia. Czyli możemy tak naprawdę sobie właśnie biec teraz tutaj w tą stronę. No i chyba będzie najszybciej. To będzie chyba najszybsza droga, biegnąc tutaj do tych posiadłości właśnie budowniczych. Jak jesteśmy tutaj... W ogóle czekajcie, bo tutaj ciemne grzyby. Okej, tu stąd przyszliśmy. Czy da się jakoś tutaj w ogóle przejść gdzieś? Co się nie da, jak się da, tylko gdzie? Albo się zgubię zaraz. Wszystko się da, ale... ale tutaj trafiłem na... grzybobranie. Dobra, no i chcę na tamtą ścieżkę się dotrzeć. Do... tam myślę, że coś stoi, ja pierdzielę, nie wiem. Tam dotrzeć chcę po prostu na tamtą ścieżkę, czyli no wróćmy sobie tutaj po prostu. Tak jak z Jackiem szliśmy pierwszy raz, to po prostu wróćmy. No i wiele też tu ominąłem tych roślin nawet. Dobra, no i tutaj wychodzimy i tutaj staliśmy z Jackiem, bardziej w sumie Jack stał, no i chce się dostać właśnie na tą ścieżkę. Okej, te jaszczury już mnie widzą? Dobra, zapiszmy, nie wiem, czy lądową lancą uda mi się. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Oj, nie wiem, będzie ciężko. 9 mana. Aha. Odpuść mi. Odpuść mi. Dobra, jest. Jesteś mój. Udało się. I kolejny poziom. 18. 43 punkty nauki. Fajnie. Dobra, trzeba się uleczyć. Część średnich ran. Dobra. Dobra. Prawie 40 minut, znowu ostatnio przedłużam trochę, ponad 40 minut robię, więc jak na razie sobie to skończymy. W sumie to pójdziemy do mangów wody, prześpimy się i dopiero tam pójdziemy, także jak na razie kończymy. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do kolejnego, cześć.